Partnerem odcinka jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Jednym z najsłynniejszych zamków na Opolszczyźnie jest zamek w Głogówku. Zapewne przyczynił się do tego pobyt wybitnego romantycznego kompozytora Ludwiga van Beethovena, który tutaj na zaproszenie właścicieli przebywał i komponował. Na razie zwiedzający nie mogą wchodzić do zamku, ale to na pewno jeszcze się zmieni. Tymczasem zapraszamy do środka. Znajdujemy się przed zamkiem w Głogówku. Panie Aleksandrze, czy ten zamek, czy ten portal wyglądał właśnie tak, jak tutaj przyjeżdżał król Jan Kazimierz? To troszeczkę inaczej wyglądał. Dziś stan naszej wiedzy na temat tutaj wjazdu do zamku jest trochę bardziej posunięty jeszcze niż kilka lat temu, ponieważ przy prowadzonych pracach, między innymi archeologicznych, dowiedzieliśmy się, że również przed wjazdem był tutaj fragment bądź rozbudowanego ryzolitu lub portyku bramnego, bądź budynku bramnego, na co wskazują fundamenty. Natomiast możemy zobaczyć, że dekoracja też nie jest na osi z wieżą i z przejazdem, a to wynika z tego, że z tego faktu, że wjazd jest oczywiście najwcześniejszy, później powstała dekoracja i dekoracja nie była na tej ścianie, którą widzimy teraz, tylko właśnie na tym licu na tym wysuniętym, tak? Natomiast wieża została dobudowana jako nowa prawdopodobnie lub wcześniejsza wieża była na tym być może budynku, który był tak czy inaczej jest ostatnim etapem z drugiej połowy XVII wieku. Ród, który mi się kojarzy z Głogówkiem, to Oppersdorfowie. Czy tutaj na tej dekoracji jakiś ślad po Oppersdorfach znajdziemy? Tak, oczywiście. Głogówek w połowie XVI wieku przeszedł w dzierżawę Oppersdorfów, rodziny, która bardzo szybko awansowała w tej hierarchii rodów arystokratycznych na dworze cesarskim. No i tutaj dekoracja jest swoistą taką deklamacją postawy politycznej i religijnej, ponieważ mamy na dole pod oknem herb Georga III Oppersdorfa, jako już Reichsgrafa z tym orłem habsburskim. Po bokach mamy herby jego małżonek, Benigny Polikseny von Promnitz i Barbary Estery von Mego. Natomiast poczet świętych patronów jest odniesieniem tak naprawdę do tej postawy kontrreformacyjnej, ponieważ to Oppersdorfowie na Górnym Śląsku rozpoczęli akt rekatolizacyjny, kiedy zresztą przybyli do Głogówka między 75 a 93% mieszkańców było wyznania luterańskiego. Więc Oppersdorfowie bardzo mocny nacisk kładli na tą rekatolizację. Czy zamek jest dostępny do zwiedzania? Póki co na razie nie, ponieważ trwają systematycznie prace remontowe i na razie nie jest zabezpieczony na tyle, żeby można było do całości zamku wpuszczać ludzi. Ale przeddziedziniec jest otwierany raz na 3 tygodnie na targ staroci i raz na jakiś czas są oczywiście możliwości oprowadzenia po zamku z kimś z naszego muzeum. Czy oprowadzi nas pan? Oczywiście. To chodźmy. Dziękuję. No, pomieszczenie to zapewne kaplica zamkowa. Kiedy ona powstała? No, i czy to są oryginalne barokowe freski? Tak, jesteśmy w jednej z trzech kaplic zamkowych. Aż trzy były. To jest jedyna wolno stojąca, która powstała w ostatnim etapie, po połowie XVII wieku. Tutaj pierwotnie była ulica. Kaplica jest pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i tą dekorację freskową, którą widzimy, to jest dzieło Franza Antona Sebastiniego, który tutaj w Głogówku przebywał między 1774 a 1781. Natomiast w dolnych partiach kaplicy możemy zobaczyć, że ta dekoracja powstała na wcześniejszej dekoracji XVII-wiecznej. No, wspominał pan o Ludwiku van Beethovenie, który tutaj przebywał, który tutaj komponował przez kilka miesięcy. No i mówił mi pan o tym zapisie nutowym. To jest ten zapis, tak? Tak. Są nuty Beethovena? Tak, jest jedna taka legenda, która się pojawia w prasie przedwojennej głogóweckiej, przytoczona, jakoby Beethoven tutaj znalazł inspirację w tym zapisie nutowym, tutaj przy tej scenie ucztu Heroda, gdzie aniołowie głowę Jana Chrzciciela
unoszone na paterzy, no i te aniołki tutaj mają ten zapis nutowy. No ale wiemy, że to nie jest ta melodia, natomiast tak czy inaczej sam pobyt Beethovena w Głogówku jest oczywiście faktem. Przybywał tutaj około 4 dni. Panie Aleksandrze, gdzie się znajdujemy? Czy to jest kolejna kaplica? Tak może wyglądać. To jest pozostałość pięknego pomieszczenia dawnej biblioteki zamkowej, jednej z najbardziej zacnych bibliotek i wizualnie, i przede wszystkim jeśli chodzi o księgozbiór. Biblioteka wybudowana przez Francesco Signo, jednego z słynnych pomasków pracujących dla Oppersdorfa. Ona jest w stylu seriowskim, nawiązuje tutaj do takiego włoskiego traktatu, gdzie w tych płycinach geometrycznych mamy paradoksy, wypisy z Nowego Testamentu, które odnoszą się do nauk. I według każdego cytatu mamy paradoks, na przykład filozoficum i cytat biblijny. Pod spodem znajdowały się pod gzymsem księgozbiory filozoficzne. A więc to była forma katalogu ukazana na suficie, na plafonie. Znajdujemy się w lochach zamkowych. No, jak głęboko jesteśmy pod ziemią? Nie wiem, ile wychodzi w metrach, natomiast jesteśmy na pewno w skrzydle zachodnim Zamku Górnego. Tym, który powstał w XVI wieku, w tej najstarszej części podziemi, która opiera się na murach dawnej średniowiecznej wieży mieszkalnej, tego założenia jeszcze z przełomu XIII-XIII wieku. I tutaj możemy zobaczyć arkady, tutaj mamy kamienie, które stanowiły wcześniej obmurówkę, tak? Obmurówkę, tak, studni zamkowej, jednej z dwóch, które zamek posiadał. To jest ten zamek, który pamięta czasy tego słynnego Bolka V Husyty? Tak, mówi się o tym, że ten zamek powstał z czasów Bolka I, kiedy Głogówek stał się drugą rezydencją, drugim najważniejszym miastem w księstwie po Opolu. I tak, tutaj na pewno Bolko V mieszkał w tym zamku. Ten znany z trylogii husyckiej Sapkowskiego. Tak, dokładnie. I tu się działy te dramatyczne rzeczy opisywane w książce. No, czy były dramatyczne? Po części tak. No, na pewno Głogówek wtedy był najważniejszym miastem wydarzeń tych husyckich na Śląsku i wydarzeń w księstwie. I teraz tylko szukamy miejsca, w którym pochowany został Bolko V po śmierci. Sporo tutaj jest ciekawostek, które się zachowały, ale jak słyszę, wielu rzeczy nie ma, które były ciekawe na tym zamku. Czego nie ma już, czego już nie zobaczymy, a co było szczególnie cenne? No, przede wszystkim warto wspomnieć o słynnej sali cesarskiej, wspaniałym wystrojem obrazów, portretami cesarzy, arcyksiążąt, chwalących dom habsburski. Były galerie malarstwa, była słynna sala balowo-teatralna, gdzie wiemy, że w XVII wieku bardzo bogate tutaj inscenizacje były odgrywane. Również we współpracy z jezuitami. Były dwie galerie malarstwa. Tutaj, w tym skrzydle, w którym się znajdujemy, historiografia odnotowuje również istnienie tzw. Muschelbad, łaźni zamkowej, gdzie Georg III jako noworyż kazał sobie przyozdobić łaźnie wielkimi muszlami sprowadzonymi z nad Oceanu Indyjskiego. No, takich rzeczy na zamku było bardzo dużo. Niestety no, ten obiekt miał też swojego pecha historycznego, pożary, najazdy, przebudowy wynikające z tego faktu, no, zmieniły troszeczkę jego wnętrza. Poza tym mamy klimat. Najlepszym przykładem jest właśnie ta galeria, gdzie możemy zobaczyć opaski kamienne, świadczą przy drzwiach, przy oknach, że to były okna zewnętrzne, bo pierwotnie ta galeria była galerią typowo arkadową, otwartą na dziedziniec. Kurzganek, tak. Taki kurzganek, tak. Natomiast już w 1720 roku postanowiono ją zamurować ze względu właśnie na zimno. Czyli straciliśmy te piękne łuki i powstały okna. Tak, tak. To są pomieszczenia, w których mieszkał król Jan Kazimierz? No, możemy przypuszczać, że chyba najbardziej nadające się w tej części tak zwanego piano nobile to właśnie w tym skrzydle północnym, tak przypuszczamy. Nie mamy dokładnych informacji, w której części zamkowej Jan Kazimierz mieszkał, ale ta część najbardziej nadaje się do
zgodnie z przypuszczeniami, że to tutaj mogło być. Tak czy inaczej szukamy dokumentacji sprzed przebudowy zamku z 1847 roku, ponieważ sądzimy, że jakby ta informacja, ten plan, projekt może nam dużo o tym zamku w przyszłości powiedzieć. Zatem niecierpliwie czekamy na to, aż zaprosi Pan tutaj zwiedzających. Też bardzo by mi zależało na tym, żeby już to nastąpiło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Partnerem odcinka jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.